jeżeli ktoś miałby jeszcze wątpliwości, że trzeba tutaj dokonać tej budowy, że trzeba ta, że ta inwestycja jest potrzebna, to naprawdę chwilę wystarczy tutaj pobyć, aby zobaczyć, jak wielki jest ruch, jak wielkie jest tutaj zapotrzebowanie na dobrą, bezpieczną drogę. Pamiętam, gdy przyjeżdżaliśmy tutaj kilka miesięcy temu ogłaszać tą decyzję, że będzie budowa, że to ta część obwodnicy, tak jak powiedział pan dyrektor, że ona wreszcie będzie mogła powstać, to właśnie w tym momencie też zdarzył się wypadek. Niestety na tym przejściu też autobus potrącił osobę, młodą osobę i to był jakby kolejny doping, kolejny dowód na to, że trzeba tutaj inwestować, że tutaj nie ma co przyciągać tych decyzji finansowych, że trzeba podejmować decyzje i trzeba tutaj budować. Szanowni Państwo, to oprócz tych wielkich budów, które prowadzimy dziś w całym kraju, przypomnę, że zasięg i łączny koszt inwestycji drogowych prowadzonych dzisiaj w Polsce to jest blisko 50 miliardów złotych. To są przede wszystkim te wielkie arterie komunikacyjne, ale też niezmiernie istotną sprawą jest budowa w takich miejscach jak tutaj w Giżycku. Tu już rusza budowa, już ruszyła budowa, dzisiaj tylko symbolicznie te łopaty wbijemy, ale też lada dzień. Tej skomplikowanej, ale ważnej dla nas inwestycji. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu ministrowi Szmitowi, który rok temu, dokładnie w maju, w tym miejscu powiedział, że, proszę państwa, w tym miejscu będzie rondo, jak widać, słowa dotrzymał. Były komplikacje jeszcze w trakcie przetargowych procedur, ale cieszmy się, że tak się zakończyło. Jeszcze raz bardzo wszystkim za to dziękuję. Cieszę się niezmiernie, że możemy się tutaj spotkać w takich okolicznościach, gdy twarde już są wbite, gdy praca wre, bo wszyscy na to oczekiwaliśmy i to bardzo długo. To bardzo dobrze, że ta inwestycja powstaje, bo jest oczekiwana przez wielu mieszkańców miasta i wsi. Bo i usprawni ruch transportowy, i poprawi warunki życia, i da też możliwość lepszego rozwoju dla naszej tutaj strony, dla naszej gminy, dla naszego miasta i powiatu. Osób tutaj protestująca echem odbiła się w całej Polsce. Film w internecie z protestu w Giżycku obejrzało prawie ćwierć miliona ludzi, więc naprawdę ciężka praca, wydeptane ścieżki mieszkańców tego okręgu, tego osiedla Wilanów też przyniosły. Raz, dwa, trzy. Następna. Mieszkańcy, no chodźcie. Kto ma ochotę, szanowni państwo, proszę dołożyć się do budowy. Proszę bardzo.